No, podwórko oddaje też grubsze rzeczy. Jakieś prawdopodobnie okucie od dyszla chyba. Tak mi się wydaje, że tutaj w środku szło coś grubego, drewnianego. Pasuje mi do okucia od dyszla. No to już jakieś późniejsze rzeczy, bo śruba po prostu wkręcona, więc to nie są jakieś tam, nie wiem, kute chyba rzeczy. Tu od drzwi chyba, czy od jakiejś bramy, od jakiegoś budynku. No i między innymi kilo ołowiu w jednej bryle, albo lepiej. I kupa śmieci. To prawdopodobnie jest z wejścia do zasypanej piwniczki pod stodołą, bo to było tuż obok wykopane. No pojawiają się jakieś klamry z koniny, z pasów. 20 groszy 2006, 5 groszy międzywojenne, ale wyżarte nawozowo strasznie. 23 rocznik, na przykład tabliczka znamionowa z jakiejś frezarki, wtedy co udało się oznaczyć z jakichś państwowych zakładów maszynowych. 54 rok, 7000 zł i symbol urządzenia gdzieś tutaj był. Coś tam, dobra, nieważne. A najciekawsza rzecz to chyba brąz i może będziecie wiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to takie połączenie od jakiejś ozdobnej rzeczy. Ma dziurki, po 3 dziurki na boku, tak jakby zapięcie od jakiejś bransolety szytej z jakiejś nici i skóry, albo też miejsce, od którego na przykład w wisiorku szły nitki z jakimiś paciorkami niżej. Część jak gdyby zagłębień to otwory, dokładnie po 3 na bokach i reszta to takie zagłębienia. Piękna patyna brązu. No i chyba nieprzypadkowo rozcięte. Mam wrażenie, że to mogło być jakieś zapięcie. Żeby było śmieszniej, ten brązowy element, czy tam element z brązu, no to taki przypadkowy także, no bo to podwórko całe usiane jest żużlem, ziemią przywożoną, jakimiś kamieniami zwożonymi z pola na utwardzenie tego tutaj terenu, który widzicie. To jest stare podwórko, ponad 100-120-letnie na pewno. Te zabudowania istnieją na mapach starych ponad 100-letnich, więc tutaj się wiele działo, wiele zmieniało, jeśli chodzi o poszycie tego podwórka. No i taki dylemat, bo znalezisko stare, nie wiem czy w ogóle istotne, ale tak mi się wydaje, że to może być jakiś element dekoracyjny, jakiejś biżuterii prymitywnej albo czegoś takiego. Nie wiem, może się mylę, ale ta patyna nie jest przypadkowo taka stara. No i teraz ten dylemat, czyli znalezisko sprzed wielu lat, ale kompletnie losowe, bo wydłubane z żużla, z żużlu tutaj na w warstwie wierzchniej podwórka, gdzie ta ziemia tasowała się wielokrotnie i była zwożona skądś tam, także to są te dylematy poszukiwacza, jak to się mówi, bo mam głęboką świadomość, że to nie ma związku absolutnie z miejscem. Witam w 3 tygodniu urlopu, nadal oczywiście z uleczalni, poniedziałek, super pogoda, wczoraj to było nawet aż za gorąco, szukaliśmy cienia cały czas, dzisiaj miało być chłodniej, ale już patelnia się robi, więc centrum dowodzenia akcją może bytakowóz wygląda teraz następująco. Co pilnujesz, gospodyni, dzisiaj? Czego dzisiaj pilnujesz? Dzisiaj pilnujesz zajęć fitness? Co dzisiaj się odbywa w sali, Klara? Co tutaj się odbywa? Nasza wiejska sala fitness, flamenco, muzyczna. Przydaje się. Przydaje się, nie? Tej części ogrodu, gdzie jest winnica tak zwana, czyli nasze 3 rzędy winorośli. Daliśmy w tym roku trochę odpocząć. Nie kosimy, bo jest za mało wody, więc jest piękny użytek ekologiczny, można by to tak nazwać. Mają tutaj raj wszystkie owady, bo wszystko kwitnie. A co do winogron, które wszędzie powymarzały wiosną, no wszystko jakoś ładnie podbijało. Są nowe pędy, nawet można by już teraz to poprzycinać. Nie za bogate, ale grona się budują. Zobaczymy. No coś tam do poskubania będzie. My tak naprawdę nie robimy żadnego wina, więc to jest po to, żeby wyglądało ładniej, żeby można było sobie przyjść poskubać owoców. Może coś z tego jeszcze wyjdzie. Coś tu się jeszcze urodzi. Będziesz mogła sobie skubać. Klara też lubi przychodzić sobie poskubać. Tak a propos mrozów, tutaj w tych chaszczach mamy
No tam 200 czy ileś krzewów pigwowca. No niestety w tym roku chyba nie będzie ani jednego owocu, jak patrzyłem, to chyba wszystko powymarzało, kwiaty pospadały. Tak samo orzechy. Pokazywałem wam w którymś filmie wcześniej. To są ślady tych wymrożeń, te czarne pędy. To są zamarznięte pierwsze pędy, które wyszły wiosną i przyszły te przymrozki. No i niestety potem orzechy próbowały jeszcze się, że tak powiem, zerwać do drugiego rzutu. Wypuściły część pąków kwiatowych nawet, ale potem pozrzucały wszystko. Także jeżeli gdzieś na drzewie będzie chociażby jeden orzech, no to będzie sukces, bo wszystko wygląda niestety tak. O, wszystko jak wiór. Siedzę teraz w internecie nad Webasto i być może fotelem pasażera do wymiany z podwójnego na pojedyncze, jeszcze się zastanawiam, a w międzyczasie przyjechały pianki z bitmatu. Dzisiaj trochę w laptopie, poszukiwanie Webasto, rozwiązań, jakie będą najlepsze na pakę. Troszeczkę w kontakcie telefonicznym z Mario znowu. No i prawdopodobnie zdecyduję się na rozwiązanie jednak podłączenia paliwa do Webasto bezpośrednio z baku. Zobaczę jeszcze. Coś tam rozbierzemy. Dostanę się do tej pokrywki od baku i pokażę wam potem, o co chodzi. Na razie wietrzę auto, bo po prostu w środku jest szklarnia. Stan na teraz jest taki, że do drugiej wnęki pakujemy Webasto tradycyjne, a źródłem paliwa będzie bezpośrednio bak. Także za chwileczkę zaglądam pod klapkę, jak tam wygląda kwestia podłączenia się. Fiku miku. I jesteśmy pod spodem. Ok, na razie z powrotem zakręcone, obejrzane. Przyjdzie Webasto, to będę się zastanawiał, jak tam wszystko podkręcać, podłączać i gdzie zrobić otworek na wejście rurki na paliwo. No to teraz można się zastanowić nad samym Webasto. Jest ich setka, jak nie tysiąc, ale z tego co wiem, wszystkie podobne, więc długiego myślenia nie będzie. Najważniejsze to teraz zamówić to i posprawdzać dokładnie wymiary, bo kolejna rzecz to będzie wiadomo, czyli wycięcie kolejnego otworu, bo Webasto będzie w drugiej wnęce. No a tymczasem posprawdzajmy sobie, co też tam kryją kartoniki z bitmatu. O, no powiem szczerze, że wygląda to lepiej niż myślałem. To jest 13. Jest folia sama przylepna, wszystko bardzo ładne kawałki, nie najmniejsze. Widzę, że nie ma tutaj takich skrawków minimalnych, to są takie po 20-30 cm, super. Teraz tak, tutaj jest 9, też fajne rolki, spoko, uzupełnione jeszcze 3 kawałkami, super. Polecam naprawdę takie zakupy, bo to jest dokładnie to, o czym myślałem. Tutaj też jest jeszcze dalszy ciąg 13, to jest ta najgrubsza. A tam mamy mały kartonik jeszcze, zaraz wyciągniemy. Mniejszy kartonik, mniejsze rzeczy. Tak jest, i w malutkim trójeczki. Super, fajnie, bardzo fajnie, bo ja to będę ciął, słuchajcie, te trójki na 7 cm na przykład na dachu, w głąb przetłoczeń. Myślę, że to wystarczy. Zobaczymy. I tam w oknach też takie pola podobnej bardzo wzmiarów, także super. Zupełnie mi to wystarczy na jakieś tam mniejsze, cieśniejsze miejsca. Fajna ta trójeczka, też ciekawa bardzo pianeczka. Ok. Najbardziej bałem się, że będzie dużo skrawków typu, wiecie, jakieś po 10 cm albo coś takiego. Tu praktycznie w tych grubych piankach nie ma w ogóle takich. Tutaj chyba są takie po 30. To jest chyba najmniejsze, jaki w ogóle znalazłem. To jest jakieś 20 cm. No ale to naprawdę żaden problem, bo ja takie będę ciął, więc bardzo fajny pomysł na zakup. A tam na dnie jeszcze jest taśma alu. Super, dokładnie ta taśma. Ważna rzecz, żeby to była taśma naprawdę metalowa, aluminiowa, a nie metalizowana folia. Ale to też od razu po cenie taśmy widać. Ta taśma iska, widziałem, że na wielu filmach kamperowych przy izolacjach jest używana. A akurat na bitmacie ma ona chyba najfajniejszą cenę. Brutto 26,40. Ja już widziałem ją grubo ponad 3 dychy i 4 dychy. 45 metrów, o.
Jak dla mnie super, bo to jest tylko na połączenia tych płyt, które Wam już pokazywałem, tych Termano, które są z aluminium na powierzchni. I jak one sobie dojdą między listy, to ja chcę pokryć te łączenia też taśmą alu, żeby ta podłoga cała była przynajmniej w ten sposób zrobiona. Ściany nie będą miały jeszcze żadnych powłok takich typowo aluminiowych. Jak zrobię izolację, to będziemy najpierw ćwiczyć po prostu, jak się jeździ, jaka jest termika pojazdu. Jak będzie trzeba coś dołożyć, to dopiero będę dokładać później. Świetnie. Super, jestem zadowolony z tych pianek. No oczywiście ocena przyjdzie również jeszcze przy klejeniu, ale zakup z oszczędnością, a w pełni wartościowy. Na razie tak uważam. Zastanawiałem się między innymi, pamiętacie, być może czy jakąś gumę pod akumulator włożyć czy coś. No, przypadki same przynoszą rozwiązania. Tomasz kupił mikrofony. Nasz Tomasz, którego poznaliście już, jeśli chodzi o koncerty. Nasz niezastąpiony akustyk, naświetlacz. To są słabe określenia, jak jakiegoś urządzenia. Nasz kolega, który nam pomaga bardzo w koncertach, poprosił mnie, żeby wyrzucić opakowanie od mikrofonów. A to są takie sztywne pianki. I już mam rozwiązanie pod akumulator na przykład. Wielowarstwowa pianka. Taka foliowa, można powiedzieć, bo to nie jest styropian, taki po prostu twardy plastik dmuchany. Świetnie, nic nie wyrzucać na razie. Pogoda daje trochę odetchnąć, ale z drugiej strony może być mokra. Zobaczcie, jaki tam deszcz jest. Ale na spacerze może nas przydybać. No i lunęło, musieliśmy opuścić nasze letnie biuro. Ale zadomowiliśmy się w naszej wielofunkcyjnej salce. No i tacy jesteśmy zarobieni. Magda zarobiona. Lubię tak pracować. Oj. Ale praca w stodole ma swój fajny klimat. O, takie okno mamy tutaj. Deszcz sobie pada. Ja już wybrałem sobie ładowarkę. Prawdopodobnie też Webasto. Także kolejne wyposażenie niedługo zjedzie. Polało. I znowu troszkę słońca wychodzi jeszcze przed wieczorem. Przez chwilę myślałem, że to dron jakiś lata nad stodołą, a to po prostu czmiele tutaj na jakiejś jasnocie. Nie, dźwięk identyczny, jakby się dron zbliżał. Biuro przenoszone dwa razy. Dzisiaj praca na pace zawieszona, ale zakupiona ładowareczka DC-DC, także super. Jakiś tam krok do przodu. Dużo przemyśleń o Webasto i też już chyba wybrane. Moc niższa, mała kubatura pojazdu, także chyba 2 kW. Zresztą na wielu kanałach wszyscy piszą, żeby nie przesadzać z mocą Webasto, żeby się nie ugotować, żeby nie było sauny. O, tak wygląda nasze biuro. Już się śmiejemy, że już kolejna funkcja salki, bo mieliśmy koncert, mieliśmy flamenco, mieliśmy fitness klub i dzisiaj z powodu deszczu biuro sobie tu przenieśliśmy. Dzisiaj Magda też sobie oglądała filmy. Także spoko, salka się przydaje. Dzisiaj mamy już wtorek. Wczoraj sporo deszczu. Trochę poszukiwań na podwórku. Zobaczycie, ile złomu udało się znowu wydobyć z tej ziemi. To się w pale nie mieści. Z metra kwadratowego cała kupa żelastwa i cynku. Rozpakowałem sobie paczki z tymi najmniejszymi, najcieńszymi piankami 3 mm. Powybierałem sobie odcinki takie po 21. Dlaczego? Dlatego, że przetłoczenie na suficie mam 7 cm, więc zaraz spróbuję sobie wyciąć z tego po 2-3 paski 7 cm i zobaczyć, jak to będzie wypełniało te wklęsłe powierzchnie. A takie paski mniej więcej będę potrzebował. O, właśnie takie. Materiał się świetnie kroi. Nie ma z tym żadnego problemu. Oprócz tego, że oczywiście teraz Wam filmuję i nie mam ręki. No ale muszę powiedzieć, że super. No, szczególnie taka trójeczka, nie?
Zobaczymy, jak większe grubości, ale z tego co wiem, też nie ma z tym problemu. Także można sobie eleganckie paski podocinać i zobaczymy zaraz, jak to się klei. Ok, to mamy taki pierwszy testowy pasek wklejony z trójki, bo tu są takie właśnie zagłębienia. One może nawet mają ze 4 mm. Trochę czuję, że jest to głębiej, ale to jest tylko i wyłącznie taki dodatek, bo tu jeszcze przyjdzie dziewiątka i trzynastka, więc nie ma problemu z tym. Chodziło tylko o to, żeby zlikwidować takie ewidentne fale, jakieś tam przestrzenie. No i przy okazji wykumałem sobie taki sposób, żeby przechodzić pod spodem, bo najpierw nie wiedziałem, czy pominąć te przestrzenie pod tymi wzmocnieniami, czy wtykać tam piankę, która, wiecie, klei się, skoro się odklei od folii już. No ale nie trzeba odklejać od folii. Zaraz zobaczycie, jak to zrobiłem. Mamy początek drugiego paska. Przy okazji powiem wam, że klej jest potwornie mocny, więc jak sobie gdzieś nakleicie i przyciśniecie już tą piankę, no to już raczej tylko zgryzanie. I teraz tak, macie ten odklejony papier. Przesuwam go sobie na drugą stronę. O, przesunąłem sobie ten odklejony papier zabezpieczający na drugą stronę tą folię. Przesuwam również sobie cały pasek, który chcę przykleić. Też sobie przesuwam na drugą stronę. Mam nadzieję, że to przejdzie. Czasami się niestety zawija. Pod skosem może pomóc, na przykład przepychanie. O! Czyli przewinąłem sobie na drugą stronę to, co jest odklejone, a także to, co ma być naklejone. O! No i teraz już proste, bo będę ciągnął za tą folię i odklejał kolejne kawałki. Ale muszę odłożyć kamerę, bo inaczej nie będę tego robił prosto. Mam nadzieję, że to będzie widać z tej pozycji ustawionej kamery. Mam oba paski już po drugiej stronie. Teraz tylko sobie koryguję, jak ma to iść. Wyciągam spod spodu tą folię zabezpieczającą i łapię to już z drugiej strony. A tam pod spodem to trzeba radzić sobie czymkolwiek, w sensie, żeby to przykleić dobrze. Ja tam wtykałem na przykład nożyczki czy nóż, żeby przykleić też to, co jest pod tym wzmocnieniem. I tak samo dalej. Za chwileczkę to wetknę do środka. Przewlokłem sobie folię odklejoną. Teraz włożę tą. Też się zawija niestety, więc muszę sobie to poprawiać. Ale czego się nie robi dla was, jeśli chodzi o film. Musi się to ułożyć. Ja akurat mam tak, że to prawie do końca dochodzi mi ta pianka, potem dalej pójdzie kolejny pasek. No i znowu, za chwileczkę będę ciągnąc za tą folię, za chwileczkę przeciągnę tutaj, przyklejając tutaj jednocześnie. I będzie super, bo będzie izolacja pod wzmocnieniami. Nie sugerujcie się za bardzo tymi liniami wzmocnień tej pianki. W tej piance jest takie lekkie wzmocnienie, takie niteczki. One bardzo nieregularnie, nie wiem czy to widać, idą. To nie jest do końca zawsze 7 linii, to 7 cm. Jest tu dużo takich węższych, szerszych linii. Więc jak wam zależy, żeby dociąć to dokładnie, to ja sobie wziąłem, na przykład teraz potrzebuję siódemki, to sobie wziąłem siódemkę listwę. No zobaczcie, bo to są takie, wiecie, nierówne skrawki. A nie chcę też tracić, obcinając całe linie po prostu. Tym bardziej, że to nie są linie co 1 cm. Można śmiało pominąć ten etap mazaka, bo można od razu sobie wzdłuż listwy ciąć tą piankę. To jest też zupełnie proste. Najlepiej jak ta listwa jest ciężka i ładnie wam tutaj już obciąża, trzyma tą piankę. Jak nie, to sobie chwytakami złapać stolarskimi. O, i jest paseczek ucięty niezależnie od tych wszystkich linii 7 cm. Jedziemy z ostatnim paskiem, takim długim. Pianka klei się jak klocki Lego. I tak jak mówię, ma mocny klej, więc uważajcie. Coś, co już zrobicie, to się nie odrobi, jak tu się mówi. O i niestety deszcz zaczyna się. Klara od razu poszła do domu. Cwaniara. Nie przejmujcie się też na przykład takimi rzeczami, że tam wam coś równo, nierówno wyjdzie. To jest pierwsza warstwa. Przykryta będzie jeszcze dwiema. Po drugie, ze względu na to, że będzie przykrywane innym, to możecie w tej warstwie sobie podoklejać jakieś tam paseczki, jeżeli chcecie mieć super idealnie szczelnie. Też nie ma jakiegoś wielkiego pewnie znaczenia. No zobaczymy. Ja robię te paski bardziej, nawet nie jako izolację, tylko po to, żeby mi się tu równo wszystko ułożyło.
A to i tak nie ma jakiegoś wielkiego sensu, pewnie powiecie, bo tej izolacji i tak nikt nie będzie oglądał, bo na tych wszystkich warstwach pianki ja chcę tutaj mieć jakąś płytę, na przykład oklejoną samoprzylepnym filcem, czy czymś takim bardziej przyjemnym, żeby w środku było, tak wiecie, no miło po prostu, skoro już się ma tu spędzać czas. A więc nie przejmujcie się piankami, detalami, oklejajcie, pianki się kleją warstwowo jedna na drugą, mają super klej i można wszystko sobie pouzupełniać. No i te dwa segmenty mamy. Jest teraz jeszcze ten, takie odcinki około 75 cm, teraz mi zostały cztery paski. Potem zrobię dwie warstwy, ale tylko tych dwóch segmentów, dlatego że z przodu czeka mnie tu jeszcze wycinanie podłogi, więc nie chcę, żeby iskry podczas cięcia gdzieś tam uderzały w te pianki, więc tylko na tych paskach na razie się to z przodu skończy. No i na zewnątrz znowu pada. Ja się zamknąłem teraz w morzu bytakowozie. Cały czas tak na zmianę. Deszcz, słońce, deszcz, słońce. No i teraz już sobie liczę pod jeden kawałek grubszej pianki. Tą pianką będzie 9. Dlaczego? Dlatego, że tutaj dokładnie mi będzie licowała to 9, no prawie dokładnie z tymi listwami, tak samo tutaj z tyłu, z tą blachą, a więc wypełni mi jak gdyby teraz te segmenty, a potem się zastanowię, czy już po całości pójdzie gruba pianka, czyli 13 i będzie super izolacja, będzie ponad 20, 22 i jeszcze te paski trójek, więc więcej niż trzeba. Szefowa jedna przyszła, szefowa druga. No, to już szefowa chce iść na spacer. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Idzie teraz 9 na trójkę i wypełnia do tej listwy. Mhm. Dlatego tyle było kłopotu z tym liczeniem. Rozumiem. Jak to sobie w głowie, jak to sobie w głowie poukładać, tak. Gdzie co wejdzie, ile czego potrzebne. Wygląda spoko. Gdzie jest pani? Czekasz, tam patrzysz? A z pani nie idziesz. Aha, no tak. Klara czeka, aż pani pójdzie. No i teraz pytanie, czy to się zalicza do miejskich znalezisk? Do wiejskich. Do wiejskich, to osobne pudełko muszę założyć. Zobaczcie, na tej drodze kiedyś znalazłem 2 złote z PRL-u, ale to już jest hit. Idziemy do lasu. Jest zecik. Zecik ze wsi. 2019. Tak wygląda chwila psiej radości w lesie. Skoro już nie chodzimy do jeziora, bo łapy bolą. Tarka. Dobrze jest? A, nie chce się wychodzić, nie? Taruś? No, ale fajnie, nie? Jest nadzieja na jeżynki w tym roku. Klara, lubisz jeżynki? Przy okazji spaceru trochę nazbierana dziurawca. Jak oglądałem filmy z różnych budów, kamperów i tak dalej, to zawsze się zastanawiałem, Boże, ile ludzie mają stosów różnych rzeczy, czy to naprawdę tyle musi tego być, a teraz już proszę, zobaczcie, tylko w drzwiach mam i ściany, i narzędzia, i tutaj mam całą wyspę teraz piankową i tak jeszcze w miarę poukładaną, tam izolację, XPS-y, aluminiowa taśma, sklejki, na których wszystko leży, akumulator w kartonie i tak dalej, i tak dalej. I uzbiera się na pewno jeszcze więcej, już w drodze ładowarka. I dzisiaj kupiłem też nitownicę do nity nakrętek, bo bez tego trudno byłoby zrobić mi samą zabudowę. Będę na pewno montował listwy różnego rodzaju konstrukcyjne na nitonakrętkach. Pianki, jeszcze raz, jestem super zadowolony. Kawałki naprawdę spore, bo przychodziły po kilkadziesiąt centymetrów. Bardzo fajna rzecz. A i tak praktyka pokazuje, że tnę. Więc naprawdę nie ma się co obawiać kupować tych skrawków tak zwanych. Potem się i tak to tnie na różne paski, tak jak tu widzicie, ja już mam pocięte. To są różnego rodzaju jeszcze odpady z tego, co kupiłem, więc pianka super ogólnie. Bitmatowska pianka. Taka jest, wiecie, apetyczna. Super, ona jest po prostu taka przyjazna w dotyku. Właściwie gdyby się człowiek postarał, to może mogłoby być też zewnętrzną nawet obiciówką, bo też całkiem nieźle wygląda, ale oczywiście czym się przykryjemy. Przyszłaś, tak, Klara? Będziemy sobie razem czekać na pogodę. No, pewnie.